Hej, witajcie, jestem Shayson, a to jest kolejny odcinek serii Detroit. Już 14. Hank, przyjaźń. Connor jest w jakimś miejscu, a do niego przyjeżdża Hank. W ostatnim odcinku zrobiliśmy dość spory zamęt w mieście. Sorry, że jestem taki biały bluzkę do odcinka, chyba zły pomysł to był. Ale dobra. Coraz bliżej zbliżamy się ku końcu gry. No, zobaczymy, co z tego będzie. Chryste, panie. Co się stało? Poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Aha, no ta. Jestem od Cyberlife, który posiada jego pamięć. Umarłeś mi na rękach. I wracasz, jakby nic się nie stało. Jeb się. Gdzie jest? A? Kamski odszedł z Cyberlife 10 lat temu. Po co z nim rozmawiać? Stworzył pierwszego androida, który przeszedł test Turinga. Jest założycielem Cyberlife. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o defektach, to on. Test Turinga to jest to, że... trzeba jakiś wyboru dokonać, o to chodzi? A mogę się mylić. O, pani z menu. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Trochę go to zaskoczyło. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, poprzednim chyba dwa odcinki temu, czy trzy odcinki temu, w 11 odcinku, jak żeśmy mieli tę rozmowę, to Defekt zaczął strzelać i my w obronie Hanka skoczyliśmy na niego i on nas zabił, a nie Hanka. Tam były chyba w ogóle trzy opcje, zobaczę sobie wcześniej po prostu odcinek. Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. Elijaha. Co my tu mamy? Coś tu jest. Amanda. Amanda. West Cambridge. Zmarła? To ona nie żyje? Patrzcie, Kamski jest urodzony w 2002 roku. Jako taki szkoda z niej. To są takie jakieś informacje na rzeczach, które się kwarantanną. Dobra, kalkulatory kwantowe. Spoko, laska. To prawda. Jest bardzo ładna. Kamski, założyciel Cyber w 2028 wynalazł Tyrium oraz technologię biokomponentów. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Taki ból dupy, wiecie, bo komuś się udał. Stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Nie odczuwam z tego powodu żadnych rozterek. Jeśli o to pan pyta. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Z Bogiem? Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. A, pewnie będzie tego syna, którego w sumie ale nic nie wiemy. Także zobaczymy. Nie wiem, czy nie przejście gry tak w sensie drugi raz, ale na przykład bez gameplay na drugim kanale jakimś, albo jakiejś innej formie, bez na przykład mojego komentarza, żeby... Bo interesuje mnie dużo innych takich opcji fajnych jest w tej grze, które mogą się inaczej ciekawie skończyć. O, co to jest? Elijah zaprasza. Co on tam, krew jest? Czerwona woda. Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę.
Ciekawe, czy jest człowiekiem, czy pół robotem już? No, w takim basenie to bym na diabła pływał. Nie chodzi to o to, że ma basen w domu. Ale jest taka bliska do kupienia, jak ma Connor. Troszeczkę, czy nie wiem. Nie wiem, może kiedyś sobie kupię taką. W ogóle ta opaska jest taka świecąca LED. Jest to, że tak piję, ale jest wcześnie rano. A nie chcę ten, nie chcę. Po prostu potem niewyraźnie mówił, bo mi gardło, że zasycha. Gardło, o tu to i co. Bez stref kąpielowych, co? Chyba jednak jest człowiekiem normalnym. Porucznik Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Typical scenariusz, nie? Z każdego filmu. Ten wirus. Defektyzm się rozprzestrzenia, jak jakiś wirus. Uznaliśmy, że może pan coś wie. Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy COVID. Czy wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Nie rewolucję? Coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Przepraszam, ale nie rozumiem, do czego pan zmierza. Trudne decyzje się czasami podejmuje w tej grze. Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Ten test Turinga to chyba to, co podejmujemy ogólnie. Ciekawi, czy masz kilka opcji. Czy maszyny są zdolne do empatii? Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiętnie. Czym ona jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Na kolana dla pana. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. O kurde. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Prawo mi zabrania teraz strzelania na ludzi, ale też okay, świadectwo. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie, czy życie tego androida? Kurczę. Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą. Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Naciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Nie, nie strzelamy. Fascynujące.
Ostatnia szansa Cyberlife na ocalenie ludzkości. Sara jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Chciał go spacyfikować, o. No nie, tak mają bikini. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Powiem tak, moja teoria jest taka, że cały ten system defektów był zaplanowany przez Kamskiego i nie wiadomo po co, może, nie wiem, bo on w sumie odeszedł, nie wiemy dlaczego odeszedł do końca, może to była jakaś, nie wiem, zemsta Cyberlife, bo ogólnie, nie wiem, często jest tak, że ktoś odchodzi, to robi jakieś, nie wiem, coś, żeby tej firmie dokuczyć, żeby straciła zaufanie. Kto wie, no zobaczymy jak się gra skończy, bo jeszcze mamy, nie wiem, ile gameplayu, ale tak myślę, że jeszcze parę odcinków będzie. Ale mi się wydaje tak, że ten system defektów jest jakoś zaprogramowany przez tego twórcy, żeby coś tam było. W ogóle też na pierwszym trailerze z 2013 czy 12 był właśnie, jak powstaje Kara i ona już wtedy była defektem. Coś takiego tam było, nie pamiętam dokładnie, jest to sprawdzić błąd, ale już wtedy się mówi o tym, że są defekty tej grze, nie? W sensie wtedy... widząc ten trailer, myślę, jakby malutki spoiler tego, co będzie w grze. Zobaczymy, co Hank powie. Strzeliłeś. Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. Okej? Okay? Może dobrze zrobiłeś. No. Dlatego interesuje mnie, co się stało, jakby strzelił. Czy Haim był też zadowolony, czy żeby był niezadowolony, nie? Ile misji? Hank uznał, że Connor podjął właściwą decyzję. O, proszę bardzo. I to jest w ogóle ten, jakbym strzelił. Jest gdzieś tam informacji, bym się coś dowiedział. Ciekawe, czego bym się dowiedział. Też jest interesujące, dlatego nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle tutaj jest śmierć Connora w ruchu publicznym, to że Hank nie jest zadowolony z widok Connora. Dlatego mówię, no tę grę by trzeba było tak 4 razy przejść, żeby to miało sens, ale dobra. Amanda zaufanie, Hank przyjaźń, jestem z tą pytajnik i odpowiedział nienawiść, dobra. Idziemy dalej. O, to jest na ten moment, jak chyba tą naszą koleżankę poznajemy, czy poznajemy? Nie, to nie jest to, dobra. Była taka podobna scena parę odcinków temu. To jest ogólnie po tym, jak my zrobiliśmy ten taki rozpierdziel na całym tam mieście. Co to jest? Szyba. O, ray tracing. Kiedy kupiłem RTX-a w ogóle miesiąc temu, jeszcze mi nie przyszedł. Dzwoniła pani z Nixcomu, że... Może powiedziałem ze sklepu, o nie, zrobiłem reklamę za darmo. Jeszcze karta na razie nie dojdzie prędko. Czy wy to pewnie oglądacie w ogóle za parę dni, bo to ja to nagrywam, kiedy to widzicie, nie? Sorry, bo ja to wiem, że to wam szybko przeszkadza, mi się tak łatwiej po tym gra, bo ja ogólnie nie znam klawiszy logi tak dobrze pada. Jak gram powiedzmy Forza GTA, to nie muszę patrzeć, ale jak gram w Detroit i muszę wykonać wyboru, to lepiej widzieć, czy na pewno dobrze klikam. Muszę z pomyłką mógłbym zły wybór kliknąć. Płynąć w ogóle muzyka z Doktora Dre, tam wiecie, tu 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 tu. Dun 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 dun.
odważny jest gość, chociaż mógłby się pośliznąć, by spadł i się zabił. Czy to nasza koleżanka? Koleżeństwo! Gdzie jesteś? Rozmyślenia. Musiałem pomyśleć. Te dwoje inne oczy. Często tu przychodzę. Świat wydaje się stąd pusty. Uwolniliśmy setki naszych, a kolejni schodzą się z całego miasta. Marzą o wolności, więc ciągną do Jerycha. Coś się zmienia. Chyba się czymś martwisz. Wiesz, wczoraj, kiedy wywołaliśmy ten pożar, cały ten chaos i ogień, zaczęło mnie to kręcić. Ta władza... To się nazywa jak? Moc. Ale teraz czuję się z tym naprawdę paskudnie. Piromano. Media huczą o tym, co wczoraj zrobiliśmy. Ludzie są przerażeni. Boją się wojny domowej. Wielu naszych spalono w reakcji na ostatnie zajście. Ludzie nas nie... Krematorium dla tych... Nie dla androidów. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Niektórzy z nich rozumieją, że nie mogą wiecznie odmawiać nam wolności. Nie mówiłeś za dużo o sobie, odkąd się zjawiłeś. Czym się zajmowałeś przed Jerychem? Nie skacz. Prawda. Szczerość. Opiekowałem się pewnym staruszkiem. Był dla mnie jak ojciec. Pokazał mi, że ludzie i androidy mogą żyć zgodnie. Nie wiem, czy warto, bo spytam ją. A co z tobą? Nigdy mi nie opowiadałaś o swoim poprzednim życiu. Nie chcę o tym gadać. Norf, walczymy razem. Musimy się poznać, żebyśmy sobie nawzajem ufali. Wszyscy chcielibyśmy wyrzucić coś z pamięci. Ale trzeba znać swoją przeszłość, żeby wiedzieć, kim się jest. Byłam nikim. Lalką zaprogramowaną, żeby zaspokajać ludzi. Dawała dupy? Oj, przepraszam, tak nie mówi. Przyjemności. Prostutką na ten dzień. Któregoś dnia byłam sam na sam z klientem. A to nie jest ta, która... A nie, bo to było sam na sam. No, były dwie, były uciekły. I nagle zrozumiałam, że dłużej tego nie zniosę. Udusiłam go i uciekłam. Teraz wiesz już wszystko. Mogłam ci nie mówić. Mi się wydaje, że Connor... On jest tym zbawicielem, bo o tym było duże gadki. Patrzcie, ono by wszystkim jakś połączyć, nie wiem. Ja widziałam wszystko. Miłość. Dom Karla. To jak cię zostawili w jego mieszkaniu. Ja też coś widziałem. Klub Eden. O. I śmierć tamtego człowieka, jakbym był tam z tobą. Parę odcinków temu był Klub Eden. Bardzo fajny odcinek zresztą wyszedł wtedy. Norf. Typika miłość, poznajecie się fajnie, potem ucieka następnego dnia. Podziw, o kurde. To samobójstwo. Wszyscy zginiemy, proszę Markus, jeszcze możesz zmienić stanie. Nie rozumiesz. W końcu zobaczą, kim naprawdę jesteśmy. Ta akcja przejdzie do historii. Zabiją nas na miejscu. Mogę się poświęcić, jeśli mamy zyskać wolność. Markus, nie rób tego. Zrozumieją. Gwarantuję ci to.
Lepszej okazji nie będzie. Zbierz swoich braci, nawróć więcej androidów, okej. Te androidy mogłyby do nas dołączyć. Im nas więcej, tym mocniejszy przekaz. To sobie kup. Przecież jestem policjant, tak z daleka. Uwalniam cię. Chyba, że każdy może tak robić, nie wiem w sumie. Jest jakiś kościół? Uwalniam cię. Ciekawe, ile konorów jest na świecie, nie? Bo to tak w sumie na świecie tej jakby w Ameryce. Mówię ci, to nie było tak, jak myślisz. A ja. Upadłeś i zmacałeś ją niechcący. Nie. Chodź z nami. Drogi go. Pik, pik, pik. Połącz. Przebudzam cię. Security. Tu jest dwóch, widzę. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Ciekawe, jak to był designerem, jakby całych tych, jak one mają wyglądać, nie? Jesteś wolny. Będzie jakaś rewolucja, jakiś protest zrobimy? No wreszcie. Czekałem od 10 minut. Uwalniam cię. Uwalniam cię. Ciekawe, czy przed Bogą nie dostać defektami, jak my tak chcemy, nie? Kurwa, co ty wyprawiasz? Muszę zablokować tą ulicę. O, chyba będzie jakaś akcja gruba. Otwórz osłonę włazu, chyba chodzi o ten, studzienkę. O, po co? Ale jasne. A, to jakiś robot. Co, na kanalizacji pracuje? W ZOMO. Patrz, jaka ma moc w ogóle, nie? Kurde, muzyka jakby jakieś niebiosa były, jakieś chwili takie, wiecie. Komu to jeszcze możemy tam? Kara, patrzcie. Jak być Mojżeszem? Jak być Markusem? O! Biblia by Sion. O, już policja przyjechała, tak jakby. Fajnie, naprawdę gra jest tak zrealizowana, super moim zdaniem. Zhakuj. Uuu. Snag jak z tego. Jak z Assassina. Tylko chyba był na odwrót.
Oczywiście, bo niczego przemocą nie robimy, nie? Zresztą zobaczymy, jak to pokonamy. Ja tam na przykład miałem taki plan, jakby to przejść tę grę. Ale wydaje się, że nie ma sensu do końca. Co się zobaczy, nie wiem, pomyślę, że to ciężko pod takie pakie wybory podejmować. Bożeż, ja pierdolę. Jo. Centrala, tu patrol 457. Mam tu od cholery androidów. No nie wiem, setki? Wyzwolenie. Tysiące? Wyzwolenie. Idą sobie. Koniec. Tak, idą do ulicy. Skąd mam wiedzieć? My żyjemy. O kurde. LSPD. Obozy pacyfikacyjne. Rito. I co, będziecie strzelać nas? Przyszliśmy tu na pokojowy protest. Chcemy wam pokazać, że też jesteśmy żywi. Zależy nam tylko na wolności. To nielegalne zgromadzenie. Jak się nie rozejdziecie, otworzymy ogień. Nie chcę wszczynać wojen. Szanujemy pokój. I nie zamierzamy nikogo skrzywdzić. Ale nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki nie uznacie naszych praw. No, to byłby dobry plan. Uważam, to zgromadzenie jest nielegalne. Jeśli się zaraz nie rozejdziecie, zaczniemy do was strzelać. Markus, oni nas zabiją. Musimy ich ubiec. Jest nas więcej, damy im radę. Zaatakujemy, to rozpętamy wojnę. Nie możemy zastosować przemocy. Po prostu tu sztujmy, nawet jeśli mieliby nas zabić. To wasza ostatnia szansa. Albo się rozejdziecie, albo wszyscy zginiecie. Nie rób tego, Markus! Nie idź na konfrontację! Wszyscy za mną! Nikogo nie zabijemy, ale tak trochę przemocą myślę, że nie byłby głupi pomysł. Lubię. Czy on mnie zastrzelił? Nie. Oszczędzamy, nie strzelamy niko. Pokojowe podejście. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale taką decyzję podjąłem. Może będzie dobrze. Żeby nie zostanie siłą takie coś robić, nie? Bo lepiej do czegoś dojść, aby pokojowo niż to jakby przez kłótnie albo przez przemoc.
Czy on ją zastrzelił? Na szczęście nie. O kurde. To jednak trochę źle podjąłem decyzję, mi się wydaje. No dobra, tak zrobiłem, no. Oszczędzamy ich. Uciekaj. Wygraliśmy. Trochę nas zginęło, no ale tak zawsze jest. Pierwsza wojna, druga wojna, jakieś powstania. Zawsze ktoś musiał zginąć, żeby ktoś doszedł do porozumienia, tak mogę nazwać. Przywództwo. Jest szacunek na dzielni. Respekt plus. Mi się w ogóle cieszą z tego, że nawet zginęli, ale wygrywamy, że będziemy wolni. Nie tylko oni, że oni jeszcze go nie dostaną, ale ich przyszły, ich teammate, no ich jakby ludzie, nie? Te androidy. Tak jak było w przypadku pierwszej, drugiej wojny. Teraz takie czegoś nie ma, bo teraz była wojna, powiedzmy, to kto by poszedł walczyć. Teraz w ogóle nie ma takich ludzi, żeby byli w ogóle gotowi, nie wiem, no, coś zrobić. Opinia publiczna mi spadła, uwa. Maro spokonuje policję, ale po zakończeń, patrzcie na to, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zakończeń, uwa, dużo. Mogę sobie dać, że nie odejść, tylko ten nieustępliwość. Też by było inaczej, ale w sumie czy bym odeszedł, czy nie, do się tego samego zwołało. Chociaż tak mogę wygrać walkę. No, w sumie dużego wyboru nie miałem. To jest Connor. Jest to jedność programu. Co on teraz myśli? Spotkanie z Amandą, dobra. Ona jest tam daleko, widzę. Czemu? Aha, bo jest zima w Detroit też chyba, nie? No to wygląda, jakby to jakaś była, nie wiem. Żeby Connor się gdzieś tam jeździł z tym, nie wiem, to by to było, nie wiem, jakiś drugi system, jakaś druga postać, nie wiem. Po tym, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Kamski zaprojektował to miejsce? Tylko pierwszą wersję. Od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło. Dlaczego pytasz? Czemu Kamski odszedł z Cyberlife? Co się stało? To było dawno temu, Connor. I nie ma związku z twoim śledztwem. Nie powiedziałaś mi wszystkiego o defektach, prawda? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Connor. Nie zadawanie pytań. Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Znajdź defekty. Albo wybuchnie chaos. To twoja ostatnia szansa. No i teraz nie wiem, bo... Nie wiem, jak postąpić trochę, no to jest trudne. Odsuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to! Nie możecie mnie odciąć, niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się! Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć?
Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Najgorzej. Przykro mi, Hank, ale to koniec. Co teraz? Lipa, no. Frustracja, wyjaśnij. Nie możemy się poddać. Mamy szansę rozwiązać tę sprawę. Zamierzasz wrócić do Cyberlife? Nie masz wyboru, gościu. Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. Ej, to też jest... Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię. A to ludzka emocja. Nie jestem defektem, Hank. Jestem maszyną. Niczym więcej. Nie zaprogramowano mnie do mówienia takich rzeczy, ale dobrze mi się z panem pracowało. Może z czasem, kto wie, zaprzyjaźnilibyśmy się. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Connor... Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, Cyberlife mnie wyłączy. 5 minut. Tyle potrzebuję. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Perkins, ty jebany kutasia! Mogę coś, nie wiem, jakoś przedłużyć? Przypuszczając. Gdzie jest w ogóle ten archiwum? Mi się wydaje, że archiwum jest chyba tam. Ej, no nie wiem, gdzie jest archiwum, okażemy do archiwum iść. Go, ludzie. Coś się zbugowało, bo nie, w ogóle nie wiem, w ogóle nie pokazali. O, tam jest, dobra. Kurde, no serio. Straciłem minutę na to, żeby szukać, a mam 4 minuty, to i tak bardzo słabo. Ewentualnie czytać sobie checkpointa, ale chyba nie wiem, czy to taka opcja. Wiem, że jak się nie uda. No nie ma. White, ludzie, muszę sobie. Okej, serio, zacząć odcięcie, telefon miałem. Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Ironia. Rejestruję dowody, które były w moim posiadaniu. A potem odchodzę. Nie martw się. Będę cię wspominał w bezsenne noce.
Ty sukinsynu! No ale chciałby szczelić. No dalej. Rusz wreszcie dupę. Kutas. Jebane androidy. Jakoś, no, powiem tak. W PR niż będziemy się przydał, bo są zbyt pewni siebie, ale to jest takie bycie dupkiem. Ja jakoś muszę użyć tego terminalu. Hasło Henka. Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Do zobaczenia, znaczy jebane hasło. Jebane hasło. Oczywiście. Wszystkie dowody. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam mało czasu. Muszę się śpieszyć. Okej. Markus. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Gdzie się ukrywać? Okej, odkładamy. Coś się odblokowało. Dziennik z szyfracjami. Dziennik Rupera. Bezużyteczny. Zaszyfrowany. Demowa przywódcy defektów. Defekt, który wziął dziecko na zakładnika. Aha, bo nie mają tutaj te komponenty, okej. Android, który zabił właściciela. On też nam raczej nic nie powie, bo on w sumie nie ma nic z tym wspólnego. Ale jest ten trzeci android, któregośmy gdzieś znaleźli chyba, nie? Jeden z defektów, którzy zhakowali telewizję z Markusem. Musi wiedzieć, gdzie ukryła się reszta. Czego on potrzebuje? 3983 może na ten to ma 3893 może to jest to samo? Teraz pisałem raz numerki. Ciemność. Gdzie jestem? Muszę odnaleźć Jerycho. Powiedz mi, jak tam dotrzeć. Ale ja nie poznaję twojego głosu. Nie jesteś z nami. Nigdy ci nie powiem, gdzie jest Jerycho. Zostaw mnie już! Spróbuj go oszukać. Markus? No mogę jakoś, nie wiem, coś zrobić z Markusem? O właśnie, skopiować głos, no. To też nie było głupie. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. O właśnie, no, to jest też czysta IQ.
jest w porządku. Nie martw się. Markus? Czy to ty? Tak, to ja. Chciałem cię znaleźć, ale łowca defektów mnie dopadł. Dzięki tobie mnie nie znalazł. Uratowałeś mnie. Uratowałeś Jerycho. Nic się nie martw. Zabiorę cię do domu. Podaj mi współrzędne Jerycha. Musimy ruszać. Współrzędne Jerycha? Dobrze. Oczywiście. Oni nigdy nie wpadną, bo chociaż... Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem cię pierwszy raz, wiesz? Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Czekamy. A tu co się stało? Aha, bo to... Ach kurwa, włącz alarm, szybko! To nie minęliście Konora, nie ciepłe razy? Dobra, skończymy to odcinek, mamy 40, mamy niecałe 50 minut. O kurde, ile opcji. Gavin wraca. Pewnie mógł nie wrócić, jakbyśmy tam szybko miarę zrobili. W ogóle patrzcie, było kilka opcji, które mogliśmy w ogóle nie znaleźć. Ta gra jest tak rozbudowana, to jest... Jestem pod wielkim wrażeniem. Chciałbym więcej takich gier, ale... Nie wiem, jakie są jeszcze takie gry zrobione, ale dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie, że wam się odcineczek podobał, bo... Był dość fajny, seria nie jest jakaś popularna, ale mi się bardzo przyjemnie gra i bardzo przyjemnie się dla was nagrywa, nawet dla tak niszowej grupy odbiorców, ale co... Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Detroit. Żółwik dla was wszystkich, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku za niedługo, na razie.